Od śmierci Jerzego Pilcha minęły już 2 lata. Wybitny pisarz i laureat literackiej Nagrody Nike zmarł po ciężkiej chorobie w maju 2020 roku. Pilch to jest fraza Pilcha. Czytamy jego zdanie, jego powtórzenie, amplifikacje przymiotników i natychmiast słyszymy, prawda? Nawet to jego najsłynniejsze powiedzenie, powiedzieć coś to nic nie powiedzieć, przeszło już do języka potocznego i słyszymy go w różnych miejscach. Jerzy Pilch w dzieciństwie mieszkał w Wiśle. Później wracał do swojego rodzinnego domu głównie po to, by pisać kolejne powieści. Teraz miasto odkupiło dom pisarza od jego córki za 700 tysięcy złotych. Trochę to jest takie jak wchodzenie do książki, takie przeżycie. Przeglądam różne artefakty, ale też oczywiście zaraz pędzę do tych biblioteczek. Widzę tam lektury, książki, które on mówi, że wyrzuca, ma ich za dużo, ale pewnie powstałby fantastyczny kanon literacki, gdybyśmy przejrzeli te półki z książkami. Willa przy ulicy Partecznik 5A w Wiśle ma zostać połączona na stałe z organizowanym w Wiśle festiwalem Granatowe Góry, którego patronem jest właśnie Jerzy Pilch. To jest nowa impreza właściwie, czeka nas druga edycja i idea samego festiwalu jest taka, że to ten dom powinien być centrum festiwalu, powinien być biurem festiwalowym, ale powinien być też większą instytucją. No, nad tym teraz trwają prace, nad koncepcją. Prawda? A ta między innymi zakłada przekształcenie domu rodzinnego Jerzego Pilcha na przykład w dom pracy twórczej dla pisarzy stypendystów, którzy mogliby tutaj pisać swoje książki, ale nie tylko. Takim, w którym młodzi twórcy, może pisarze, znaleźli trochę takiego odetchnienia do tego, aby tworzyć. Nie tylko pisać, ale być może malować, być może jeszcze inne formy działalności artystycznej będą wchodziły w grę. To wszystko będziemy teraz lada dzień, powiem szczerze, uściślać. Nowa instytucja kultury ma być jednostką podlegającą Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego.